to zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. 9 grudnia w Burzeninie odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Można było zakupić pyszne wypieki domowej roboty, można było spróbować wspaniałej kapusty z grzybami i nabyć stroiki świąteczne. Dzień dobry, co ciekawego przygotowałyście na tegoroczny kiermasz? Ciasta. Czy są to ciasta własnego wypieku? Tak, własnego wypieku. A kto wypiekał te ciasta? Ciasta pieczone są przez rodziców klasy drugiej A. Różnego rodzaju, dla każdego coś dobrego, i ciasto na śmietanie, i seromakowe, i z orzechami, i pierniki typowo pod święta. Jakie wartości przynoszą takie imprezy dla dzieci? Jakie wartości? No, dzieciaki pomagały nam w pieczeniu ciast, więc uczą się dzielić, tak? Wiedzą, że okres Bożego Narodzenia to okres taki rodzinny, więc robiły to wspólnie z nami, no i przekazują to dalej. No, w tegorocznym kiermaszu, jak zwykle, mamy przepyszne ciasta, stroiki świąteczne, mieliśmy również na święta gwiazdy betlejemskie, które tutaj pani Marzena pomogła nam przygotować w pięknej obróbce, jakieś pierniczki świąteczne, to co najlepiej nam tutaj wychodzi, z czego dziewczyny są słynne nasze, bo to nie pierwszy nasz kiermasz, także ciasta na smakowały, także staraliśmy się zrobić to, co było w tamtym roku, i jakoś to rozreklamować, żeby nam ładnie zeszło i było parę groszy dla dzieciaków. Wspólne robienie tych ciast to jest takie zbliżenie się rodzinne. Wiadomo, święta Bożego Narodzenia to są święta rodzinne, które mają nas zbliżyć do siebie, zapełnić nam takie ciepło rodzinne, czyli pieczenie tych ciast. Dzieciaki urabiają, są troszeczkę ubrudzone w mące, w cieście i fajnie to wygląda, fajnie to wszystko razem współpracuje. Przede wszystkim chcemy połączyć dzieciaki, rodziców, no i cały ten kiermasz, żeby to było fajne świąteczne wydarzenie, takie jak powinny być święta Bożego Narodzenia, czyli ciepłe, przyjazne i rodzinne. Dotychczasowe pieniążki, które zbierzemy z tego kiermaszu, będą przeznaczone na wyjazd dzieci na wycieczkę. W tym roku mamy ciasta, tak, pierniki, słodkości generalnie, tak? Także życzymy smacznego wszystkim. Później dzieci i nauczyciele ze szkoły podstawowej zaprosiły na występy jasełkowe. Dzień dobry. Chciałabym bardzo serdecznie powitać gości na włodarza gminy, pana wójta Jarosława Janiaka, panią dyrektor Ewę Majczak, panią wicedyrektor Danutę Kołodziejską. Witam was, drodzy rodzice, dziadkowie. O, witamy, pomachajcie Mikołajowi, przybył do nas. A ja bym chciała teraz serdecznie zaprosić na nasze występy. Szepeczką złotym blaskiem mruga, posłuchaj Jezuniu, bajka będzie długa. Dziwna to bajeczka, bo to nocka święta, miłość opromienia ludzi i zwierzęta. Cóż za hojne dary, cóż za dzieci dzielne, tu przy Jezusie jesteście bezpieczne, bo Jezus umacnia każde trwożne serce, pomoże zaradzi w życiu w poniewierce. On też będzie dzielny, nawet pokona szatana, by była zbawiona każda dziecina kochana.
Tam damy swego serca, ma maleńką nóżkę. Tę dziewczynę, której szukasz, wszyscy zwą kopciuszkiem. A zgubiłam pantofelek prześliczny, niewielki. Lule, widma twoją zgubę, szuka właścicielki. Nie jestem w stanie czytać, 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 nie jestem w stanie czytać,
zrobią. Prosimy, poprosimy panią dyrektor. Poprosimy panią dyrektor do tańca. Panie zapraszamy. I oczywiście dzieci. Nie tylko dzieci będą występowały przed Mikołajem.
Pięknie, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jeszcze chwila uwagi. Chciałabym z mojej strony bardzo serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie. Przede wszystkim naszym wspaniałym dzieciom, uczniom, nauczycielom i Wam, wspaniali rodzice, którzy zechcieliście przyjść i z nami uczestniczyć w dzisiejszym dniu. Przez całą uroczystość towarzyszył nam wójt Jarosław Janiak. Zapytaliśmy go, jak podobały się występy. Jak co roku występy są prześliczne, a przede wszystkim myślę, że samo zaangażowanie dzieci jest tak duże, że i umiejętności, że przebijają niejedne występy artystyczne naprawdę wysokiej klasy. Dzisiaj widzieliśmy nie tylko tutaj maluszki, widzieliśmy też dzieci z klas pierwszych, drugich, trzecich. Gratuluję też paniom, które prowadziły te wszystkie grupy, ponieważ przygotowane były naprawdę bardzo dobrze. I myślę, że to dobrze wróży również i na święta, bo widać, że dzisiaj jesteśmy na tle ścianki tutaj z listami do Mikołaja, więc myślę, że w nagrodę właśnie za takie przygotowanie do świąt te wszystkie życzenia, które tutaj zostały zapisane na tych kartkach, na pewno się spełnią. Dziękuję bardzo.